Siemanko, z tej strony Adam i witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z serii Składy, Analiza i Przewidywania. Dzisiaj tak naprawdę słyszymy, że nie jest nas wcale trzech, bo jest czterech. Pewnie słyszycie w backgroundzie głos, bo ja już tutaj przed chwilą ta poprzednia plansza, która była, już to słyszałem, więc trzeba oczywiście przywitać całą ekipę, która dzisiaj wystąpi na odcinku, a mianowicie jest z nami Piotrek Wojciechowski, który oczywiście pomylił godziny. Cześć Piotrek. Cześć, siemanko, witam wszystkich. Jest z nami Krzysztof Dziamski, Krzysztof Dziamski w sumie teraz, to ja już nie wiem, no tak, Krzysztof w sumie teraz Dziamski. W sumie teraz tak, witam wszystkich widzów i witam was, Adam i Piotrek. I jest z nami Junior Dziamski gdzieś tam. Ja. Ale piętro niżej, ale nie wiedziałem, że aż tak się będzie niosło. Znaczy, no, akurat dał chyba swoją desaprobatę do tego, że nie występuje, wiesz, wizualnie, więc po prostu wokalnie chciał. Może. Jeszcze będzie miał czas, żeby się zaangażować w to. Tak, ale chyba wyczuł, jaką drużynę dzisiaj omawiamy, panowie, bo omawiamy drużynę, no nie ukrywajmy ale sobie. Ale to nie było WTS nie krzyczał, tylko coś innego. No, ale wiesz, wyczuł sprawę, także no faworyta na papierze, zaraz sobie prześledzimy, czy się tak okaże, czy się z tym zgadzamy, czy się nie zgadzamy, ale tak, panowie, dzisiaj lądujemy we Wrocławiu, jak to się mówi. No i właśnie, słowo wstępu a propos. Piotrek, zeszły sezon, oczywiście wiadomo, skład Wrocławian wyglądał inaczej po absencji Artioma. No to jednak okazało się na tyle mocne osłabienie, że Sparta tak naprawdę do końca walczyła o wejście do playoffów. No tak, no mieli ten skład lekko dziurawy przez absencję Artioma, mieli też Gleba Czugunowa, który jakby nie dokładał tyle punktów, ile można się było spodziewać. Wolfinden też zanotował sezon taki nie najlepszy, więc no jakby wszystko się złożyło na to, że Sparta ten sezon tak po prostu odjechała, można powiedzieć. Spadek im nie groził, medale raczej też nie, więc jakby taki sezon bez historii, no ale Artem wraca i Sparta wydaje się też wraca do tej walki o medale. Zaraz sobie przeanalizujemy, jakie szanse na te medale mają, ale już na pierwszy rzut oka widać, że na pewno cel jest w tym sezonie jeden i będzie to walka o złoty medal. Dokładnie. Piotrek fajnie wczoraj, jak sobie rozmawialiśmy na backstage'u, powiedział słuszną opinię tak naprawdę, Krzysiu. Nie wiem, czy ty się z tym zgodzisz. Jeżeli od początku by wiedzieli, że przed okienkiem transferowym, że no będzie Artiom na bank mógł jechać jako polski zawodnik, to Piotr słusznie zauważył i trzeba oddać tutaj Piotrowi, bo to Piotr zauważył, podkreślę po raz trzeci, żeby nie było, że ja sobie te laury przypisuję, ale zauważył, że raczej Piotra Pawlickiego nie oglądalibyśmy we Wrocławiu. Ja nie wiem, czy się zgodzę z tą opinią. Wydaje mi się, że Wrocław od początku wiedział, że jak już Łaguta będzie mógł jechać, to jako Polak, no bo jako któż by inny, więc chyba po prostu wydaje mi się, że złożyli taki skład, jaki złożyli i tak jaki chcieli, więc ja uważam, że to jest właśnie to, co chciał prezes Andrzej Rusko z prezes Krystyną Kloc złożyć i myślę, że z tego składu są osobiście zadowoleni. A ja jednak oddam głos Piotrowi, żeby Piotr dokończył teorię, bo ja się zgadzam z Piotra teorią, mimo wszystko, że Piotra Pawlickiego najprawdopodobniej byśmy nie widzieli, tylko ściągnęliby grubą rybę, nie wiem, chociaż w postaci Jasona Doyle'a, bo pamiętaj, że zwolniłoby się miejsce na zagranicznej pozycji, no i nie musieliby niepewnego Piotra, o którym sobie za chwilę też porozmawiamy, ale właśnie ja tutaj do tego Piotra się bardziej mimo wszystko przychylam. Znaczy, no, ogólnie ta teoria polegała na tym, że mogliby ściągnąć zagranicznego jakiegoś stopu. Niekoniecznie musieliby szukać Polaka, gdyby mieli 100% pewności, że Łaguta po pierwsze wróci, po drugie wróci jako wliczający się w limit Polaków. No ale to wiesz, no, dowiedzieli się, kiedy się dowiedzieli, już później dopiero wiedzieli, jak to dokładnie będzie wyglądać, więc szukali Polaka i wzięli Pawlickiego. No, tak po prostu mogliby patrzeć szerzej. Mi się wydaje oczywiście, że ten Piotr nie był taki losowy, bo już od kilku sezonów się Pawlickiego przypisywało do ewentualnego transferu do Sparty, plus tam znajomy Janowskiego, więc mi się wydaje, że generalnie taki był zamysł, żeby Pawlickiego ściągnąć. Raczej chyba by się nie kusili na jakiegoś Doyle'a czy coś takiego. Mi się wydaje, że to się nie spinałoby się z wizją składu, ale tego się oczywiście ale nie fajne dowiemy, są teorie, bardzo mieliby właśnie na pewno więcej możliwości, nie? Tak, to musieli wyciągać Polaka i raczej Pawlicki był takim kandydatem numer jeden, tak jak Krzysiu mówi, raczej chyba takim jedynym, który mógł tam realnie to jeszcze bardziej wzmocnić, nie? Do tego są bardzo bliskimi kumplami z Magiciem. Więc i tak jak Krzysiu mówi, od paru lat się przypisywało tutaj Piotra Pawlickiego. No i dopięli swego, tego się dzisiaj nie dowiemy. Aczkolwiek, jeżeli teoria Piotra, że tak powiem, ma rację bytu,
To okaże się już w następnym sezonie. No też nie do końca, bo Biuli przejdzie już na seniorkę i będą szukać U24 zamiast zagranicznego. No tak, ale wtedy zobaczymy, bo podejrzewam, no to jeżeli Piotr Pawlicki, zresztą zaraz sobie porozmawiamy. Spójrzmy na skład, ale bo dokładnie. Będą mogli wziąć innego zagranicznego zamiast Pawlickiego, zobaczymy jak wybiorą. Zobaczymy, czy ja to ujadę. Jak się spisze. Właśnie no, to chciałem powiedzieć. Ale pięknie zaczęliśmy, podoba mi się taka polemika tutaj nasza na różne, już jak Krzysiu się i nie zgadza. I kulturalnie zgadza. Widzisz, nie daliśmy kulturą, sobie nie, popysku i tak dalej. Nie. Wszystko jest na sztosie jak zawsze, a przede wszystkim bardzo mi się podoba twój radiowy głos dzisiaj, Krzysztofie. Siedzisz bardzo blisko Majka, więc to zawsze daje taki fajny, głębszy, taki sexy mówisz, taki trochę, głębszy ton, wiesz o co chodzi. Mógłbyś czytać, tak, nie wiem, 50 twarzy Greya, więc ale spokojnie. Dobrze, wracamy. Taki Wojciech Mann. O, na przykład. Dobrze, wracamy, oczywiście przechodzimy sobie do składów. No i skoro, Krzysiu, dawno ciebie nie było, to proszę cię bardzo, przeczytaj ten skład. No to przeczytam. Sparta Wrocław. Krajowi seniorzy Maciej Janowski, Piotr Pawlicki, Artiom Łaguta, o całej trójce już wspomnieliśmy. Obcokrajowcy, dwóch Brytyjczyków, jedynie oni, Taiwo Finden, Dan Juli i cała plejada juniorów bardziej lub mniej utalentowanych, bardziej lub mniej znanych, czyli Bartłomiej Kowalski, Mateusz Panicz, Bartosz Cużytek, Dawid Rybak, Jakub Wiatrowski i Kacper Andrzejewski. No i pięknie. Oczywiście muszę tutaj powiedzieć, jak dobrze widzicie na dole, pierwszy mecz, no już bardzo ciekawy, bo Wrocław jedzie do Mistrza Polski, czyli do Lublina, także no ostrzą sobie wszyscy zęby na tą pierwszą kolejkę. Potem u siebie podejmuje Leszno, no i kolejny ma wyjazd do Torunia, także wcale nie jest tak łatwe te spotkania, no może poza u siebie z Lesznem, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Mimo wszystko te dwa wyjazdy na dzień dobry, to zaraz powinno nam panowie zweryfikować troszkę tą drużynę. Czy się z tym zgadzacie? No na pewno. Do Lublina i do Torunia wyjazdy będą raczej w tym sezonie ciężkie, więc jeżeli tam sobie jakoś dobrze poradzą, no to z miejsca staną się jednym z głównych faworytów. Na chwilę obecną papier pokazuje, że i tak nim są, ale no to wymaga potwierdzenia na torze. Jeżeli będą w stanie tam wyrwać jakieś punkty, albo chociaż niewiele przegrać, no to potwierdzą te aspiracje przedsezonowe, no i wtedy będzie trzeba na pewno się z nimi liczyć. A jeżeli noga im się powinie, jakoś mocniej by przegrali, no to może będzie trzeba trochę zweryfikować te nasze przedsezonowe domysły. Dokładnie. Krzysztof, jeżeli byś był menadżerem, czy ty wolałbyś od razu na początek mieć takie, że tak powiem, bardzo mocne drużyny w tych pierwszych kolejkach, czy jednak wolałbyś, żeby twoi zawodnicy pierwsi troszkę no, rozjeździli? Wolałbym tak trochę na zmianę, bo tu jednak są, tak jak Piotrek stwierdził, dwa trudne wyjazdy i być może po trzech kolejkach Sparta będzie miała tylko dwa punkty w trzech meczach, co będzie dawało niewysoką pozycję w tabeli. Oczywiście znowu każdy powie, że terminarz jest terminarzem i wszyscy i tak jadą te same spotkania. No ale to trochę działa inaczej na morale zespołu, ale z drugiej strony, co znowu też Piotrek stwierdził, punkty przywiezione tam z Lublina czy z Torunia, czy jakiś dobry wynik też mogą dać trochę takiego kopa drużynie, a skoro jest początek sezonu trudny, to znaczy, że końcówka, bo zdaje się, że mamy lustrzane obicie, będzie z kolei fajna, będą trudne mecze u siebie, łatwy na wyjeździe stosunkowo w tych trzech ostatnich meczach, więc drużyna w końcówce rundy zasadniczej może dostać takiego momentum dobrego, który pozwoli tam im z dużą pewnością przystąpić do play-offów. Więc tutaj na dwoje trochę babka wróżyła. No tak w każdym razie, tak jak powiedzieliście, też trudne mecze wyjazdowe. Jeśli tam Wrocław dostał wysokie baty, no to faktycznie jest czego się obawiać. A jeśli wyniki będą fajne, takie na styku, no to jest runda rewanżowa, jest bardzo duże pole do popisu dla nich. Dobrze, panowie. Z jednej strony to może być bardzo dobre takie rozpoczęcie w Lublinie, bo jednak jak jedziesz do faworyta ligi, to dobrze z nimi jechać jakby na początku, kiedy być może ten tor jeszcze nie będzie tak idealnie przygotowany. Tak jest, nie są tacy wjeżdżeni, nie? W sezon. Wiadomo, no, często jakby pierwsze mecze jest ciężko przygotować ten tor idealnie tak, jakbyśmy chcieli, no bo jest mało treningów. Wiesz, czyli lepiej jechać na wyjazd, tak? A niż podejmować zdecydowanie. No, masz lepiej nie mieć meczu o wszystko, dokładnie. W pierwszej kolejce, jak w zeszłym roku Ostry w Grudziądz, nie? Już pompo zamiatane było po pierwszym meczu, nie? Tak, ale te pierwsze mecze, no często takie są, widziałeś, w zeszłym sezonie Gniezno pojechało do Zielonej Góry i remis, a tam w trakcie meczu śnieg znowu padał. Gniezno. Nie, no, ale chodzi o to, że Zielona Góra jakby nie mogła sobie tego toru przygotować tak, jak chcieli, no bo śnieg im padał w trakcie meczu, nie? A później już wiesz, latem to już sobie ten tor zrobili powtarzalny, no i jakby łatwiej im było. A zima z roku na rok się przesuwa, wam powiem, no bo tutaj mamy marzec, a w Polsce znowu mają przyjść przymrozki.
Więc, no a tu za chwilę turnieje indywidualne, o tym sobie tam porozmawiamy na którejś prawdy żużla już przed samym turniejem, bo trochę tego jest, dużo w telewizji będzie zresztą, bo nie wiem czy widzieliście już grafik telewizyjny, praktycznie każde te najważniejsze imprezy, kryterium asów, memoriał Zenona Plecha, czyli to imme, tak? Dobrze mówię, tak? I jeszcze jakieś zawody teraz mi wyleciały, ale to już jest nieistotne, o tym sobie porozmawiamy kiedy indziej, ale zanim przejdziemy do pierwszej formacji, panowie, to muszę was zapytać o to. Co sądzicie o sztabie szkoleniowym Wrocławia? Bo on co sezon się powiększa i to naprawdę wygląda już jakby mieli drużynę Old Boys, z całym szacunkiem, bo taką mieć drużynę to no, Greg Hancock. Oni tak? Zawsze wiedzą pierwsi, jakie będą przepisy niedługo, więc może coś jest na rzeczy, nie? A proszę, delikatna szpilka już poszła. Żeby się nie okazało, że gdzie Gucharek 6, tam nie ma co właśnie jeść. Właśnie dlatego nie? Się chciałem... Jak wy w ogóle do tego podchodzicie? Bo na przykład leszczyńskie byki pokazały przez tyle lat wygrywając, że jest Piotr Baron, jest Roman Jankowski, no i pozostałe osoby normalni, jacyś pomocnicy, tak? Ale tu mamy naprawdę bardzo znane nazwiska, tak jak właśnie chciałem wymienić. Greg Hancock jest... Jest to oczywiście niezatapialny Drabik, stary, tak, Slamer, jest Rafał Okoniewski, jest Dariusz Śledź i piękna drużyna. No naprawdę, tam jeszcze, jak jeszcze najlepsze są, wiecie, tam mi się w tym wszystkim podoba asystent asystenta kogoś. Wiesz o co chodzi, że już są wymyślane takie pozycje. No i tak się zastanawiam, panowie, czy to są... Pieniądze zainwestowane dobrze waszym zdaniem? Czy jednak, kurczę, no nie, no tak jak Krzysiu powiedział, gdzie Kucharek 6, no bo też, no nie wiem, czy warto mieć czterech, nie wiem, trenerów młodzieży, czy trzech. No nie do końca rozumiem, o co w tym wszystkim chodzi. Może wy macie jakieś na to... Wiesz, Rafał Okoniewski jest trenerem od startów. Na przykład, nie? Może ktoś jest od pierwszego łuku, a ktoś od ostatniej prostej, nie? Nie wiadomo do końca, jak to może być. Znaczy, teraz całkiem na serio, no, Sparta Wrocław generalnie jest profesjonalnym klubem i tak mi się wydaje, że Andrzej Rusko to sobie jakoś wszystko przemyślał, to nie było tam, że naściągał ludzi i nie wie co z nimi zrobić, tylko jakiś plan chyba na to ma. Wszyscy mówią o tym profesjonalizmie Sparty, że tam każdy ma jakąś swoją funkcję i tak dalej, i tak dalej. Pytanie, czy oni będą wszyscy na meczu, bo to jest, jeśli są po prostu trenerami, jeden od przygotowania, jeden od startów i tak dalej, to spoko, bo najbardziej mnie irytuje w żużlu, jak jest podczas prowadzenia meczu trzech albo czterech tak zwanych wypełniaczy programów, nie? To wtedy tak. Od razu wiesz, że ta odpowiedzialność to się rozmywa, nie? Że nikt nie wiadomo, kto ma zrobić te zmiany, kto zrobi błąd i tak dalej. I w razie przegranej do kamery... I każdy tam kreśli, nie? I nic nie wiadomo. I wydaje mi się, że zazwyczaj wychodzi z tego badziew. Dokładnie. I wypełniacz programów chyba jest jednak niewielu wsparcie, nie? To chyba głównie będzie od Śledzia zależało, więc jeśli tak będzie, no to jakiś to tam sens chyba będzie miało, ale no to się okaże w trakcie sezonu, w zasadzie na końcu sezonu, czy to wszystko miało sens, albo też zobaczymy po postępach ewentualnych juniorów, może też jest ten kwestia, że oni tam się chcą mocno tym szkoleniem zająć, tak żeby te limity spełniać, żeby w DMPJ-ach i tak dalej, może o to chodzi. A ty Piotrek? Masz jakąś swoją teorię? Mi się wydaje, że to jest jakby... Spoko opcja, no bo tak jak Krzysiek powiedział, wydaje mi się, że Dariusz Śledź będzie prowadził tą drużynę jakby w zakresie zmian i taktyki na dane mecze, a raczej Sławomir Drabik i Rafał Okoniewski będą zajmować się młodzieżą poza jakby meczem samym ligowym w trakcie sezonu po prostu na treningach. No i tutaj akurat posiadanie Okoniewskiego i Drabika ma jakiś tam sens, bo Okoniewski słynął z tego, że miał świetne starty, a Drabik raczej słynął z tego, że świetnie jeździł po trasie, więc jakby wydaje się, że mogą się uzupełniać, a Hancock jest takim raczej dodatkiem do tego wszystkiego, pewnie pojawi się ze dwa razy w sezonie gdzieś tam na meczu i tyle bardziej po będzie... Po amerykańsku poklepać, good job. Raczej nie widzę Grega Hancocka gdzieś tam przyjeżdżającego na treningi z młodzieżą. No ewentualnie na finał po złoty medal, nie? No ewentualnie, więc jakby całkiem spoko wydaje się ten sztab Sparty. Dobrze. Widać, że jest tam duże parcie na to, żeby ten klub był jak najwyżej przez następne lata. A skoro o parciu mowa, to po tej pogoni finansowej do szczytu marzeń, że tak powiem, i rozmawiamy o tym sztabie. Panowie, czy kiedyś dojdziemy do takiej opcji, że jakaś drużyna, ja wiem, może teraz za bardzo wybiegam w jakieś tam marzenia, ale po prostu na prywatnie weźmie sobie tunera. Na prywatnie. Ten tuner robi tylko, nie wiem,
drużynie X. Po prostu widzimy, jakie miliony są teraz budżety. I pewnie to był bardzo drogi interes. Nie wiem, czy którąś drużynę stać na dzień dzisiejszy, ale czy kiedyś doczekamy się czegoś takiego? Jak myślicie, panowie, czy to w tą stronę może iść? I na przykład takie... Ja myślę, że nie. Nie myślisz? Ja też myślę, że nie. Nie? O, że, ale w sensie, że za drogo po prostu, tak? Mimo nie, wszystko. Znaczy generalnie raz, że po co tuner ma mieć na wyłączność jakąś jedną drużynę, skoro może robić wielu drużynom, to jedna. No ale właśnie kwestia. Mówię, tu chodziłoby kwestie finansowe, podejrzewam wszystko zależy od sumy. Druga kwestia jest taka, że nie zawsze jeden tuner pasuje każdemu, nie? I nie są różne przykłady, że zawodnicy na jakimś tunerze jeżdżą im nie idzie, a potem zmieniają na innego i tam jest okej, nie? I teraz co, jeśli dany tuner nie będzie pasował zawodnikowi, no to nie można do innego iść po pomoc? Mi się wydaje, że taka wyłączność raczej nie byłaby dobra i raczej nikt z tego nie będzie chciał skorzystać. Przede wszystkim byłoby to bardzo ryzykowne, bo jeżeli cała drużyna byłaby u jednego tunera i nagle ten tuner zacząłby gdzieś odstawać, no to jakby cała drużyna jest do tyłu, nie? I ale Leśno przez lata tunerem. Na tym korzystało, prawda? No bo tam wszyscy praktycznie śmigali chyba na Ashleyu, o ile się nie mylę. Bo zresztą o tym kiedyś no, nawet miał, prezes wiesz, mówił. Możliwość, nie? Gdyby coś nie szło, to za chwilę, wiesz, robili, dzwonili gdzieś do innego tunera i brali inne silniki. Gdybyś miał kontrakt z tym jednym tunerem na, nie wiem, kilka nie, sezonów. Nie, no pewnie ta, no może, to, wiesz, no tak to chciałem zadać. Wyboru, wiesz, tak samo Kowalski był na topie, aż w końcu, nie wiem, Hampel przestał jechać na Kowalskim, poszedł na Fleminga, Łofinen, czy ktoś tam też przestał jechać na Kowalskim, to zmienił coś innego. No, o a tym teraz jeden tuner jest na szczycie, raz inny, nie? Nie warto no, tam na wyłączność się wiązać. Ale tam. Żyć dobrze trzeba. A żyć to dobrze oczywiście sprawa. Trzeba. Tak, i to z każdym. Dobrze. Powie o tym Krzysztof Kasprzak czy jakiś jacyś inni, o, nie? Że warto dobrze żyć tunerami. Teraz schodzisz na, wiesz, niebezpieczne rejony. Ale dobrze, o to chodzi. Panowie, bo słuchajcie, fajnie. Wstęp był bardzo ważny, ale teraz przechodzimy do najważniejszej części dzisiejszego odcinka. Mianowicie zobaczymy, coś się pozmieniało, tak jak właśnie widzicie. Zaczynamy oczywiście od Krajowy Senior, a jest Maciej Janowski, Artiom Łaguta liczony jako Polak, tak jak mówiliśmy, i nowy nabytek Piotr Pawlicki. Krzysiu, zacznę oczywiście od ciebie, bo wiem, że jak zacznę od Piotrka, to będziesz mógł tylko powiedzieć, zgadzam się z tym, albo się nie zgadzam z tym, ale zacznę w takim razie od ciebie i od Macieja Janowskiego. Rzutem na taśmę Maciej Janowski zdobył brązowy medal indywidualnych mistrzostw Polski. Nawet przed tą finałową rundą ja osobiście nie myślałem, że on wyszarpie ten medal. Myślałem, że może Duzer, no, swój tor, Toruń, Moto Arena, ale jemu się w końcu udało zdobyć swój pierwszy krążek. Miniony sezon skończył średnią prawie 2200. Co jak na Magica jest dobrze, ale mogło być lepiej. I oczywiście był najlepszym zawodnikiem swojej drużyny, bo Piotrek na samym początku powiedział, Taiwo Finden miał swoje problemy, Gleb Czugunow jechał do tyłu. No i był ten Maciej Janowski, cały czas kapitan tej drużyny. Ja mam pytanie, czy po tym medalu, który zdobył, to ten głód jeszcze będzie większy? Bo ja o ligę się jakoś, Krzysztof, nie martwię o niego. No on swój poziom chyba utrzyma, tutaj musimy się zgodzić. Myślę, że będzie. Znaczy ten medal tak trochę mu to ciążyło, nie? Ta łatka wiecznie czwartego to była taka mega, mega presja i zaczynał dobrze sezon, znowu potem jeździł słabo w Grand Prix i jednak to była ta łatka, była ta presja i tak dalej. Myślę, że teraz jak już ten medal zdobył, już pokazał, że ma, że potrafi, no to może zupełnie innych skrzydeł dostać, może nie wiem, psychicznie być odporniejszy, bo nie wiem oczywiście co było przyczyną tego, że miewał początki sezonu w Grand Prix dobre, a potem spadki, może to było też w głowie się działo, to teraz będzie wiedział, że jest w stanie się z tego podnieść i tak dalej. Jak dla mnie, wydaje mi się, że to nie jest, że jego spełnienie marzeń i osiąście na laurach, tylko że to jest coś, co może mu dodać kolejnej petardy, kolejnej motywacji i coś, co może sprawić, że będzie jeszcze lepszy Janowski. No w lidze to jest i tak klasa sama w sobie cały czas. Tak jak mówisz, niby mogło być lepiej, ale za 200 to też dramatu jakiegoś nie ma. Zwłaszcza, że sezon był ciężki, bo tam musieli łatać dziury po Artiomie Łagucie. Natomiast jak dla mnie Janowski może być znowu czołową postacią ligi i czołową postacią cyklu Grand Prix spokojnie. No właśnie, Piotrek, kiedyś Taiwo Finden powiedział, jak bardzo brakowało takiego zawodnika jak Artiom. Że przez te wszystkie lata wsparcie brakowało zawsze tego jeszcze jednego ogniwa, bo przez te lata właśnie był Magic i Tajski. I oni naprawdę robili no wszystko co w ich mocy, żeby ta Sparta sięgnęła po ten złoty medal. Jak wiemy, bez Artioma, przepraszam, się to nie udało. I czy to może również właśnie, tak jak Tajowi to pomogło, jak wrócił mimo wszystko, jak wrócił, jak jeździł, jak przyszedł do drużyny Artiom,
że właśnie ta odpowiedzialność przełoży się na większą ilość zawodników i po prostu Magica znowu to zluzuje trochę, tak? No ten większy luz wprowadzi. Zawsze jest łatwiej, jak masz silną drużynę i więcej dobrych zawodników. No, wiadomo, że wtedy jakby nie każdy bieg jest taki, wiesz, że musisz go wygrywać, bo jest Artyom, bo jest Tajski, bo jest Dan i oni też przywożą dużo punktów i te mecze są jakby, że tak powiem, luźniejsze. No widzieliśmy w poprzednim sezonie, Magic jeździł praktycznie cały czas, bo trzeba było te ZZ-ki robić, no i było jak było, ale ten sezon dla Sparty ogólny był od pewnego momentu już taki spisany raczej na straty, więc i tak myślę Magic prezentował się całkiem dobrze, a czy będzie miał więcej luzu? Myślę, że będzie miał dokładnie tyle samo, co miał wcześniej. Ten raczej brązowy medal nic tutaj nie zmieni, on myślę ambicje ma dużo wyżej i będzie się starał po prostu być najlepszym jak to jest możliwe, więc pewnie nadal będzie od siebie wymagał dużo więcej. Ja też nie spodziewam się, że mu to jakiegoś mega wielkiego kopa dało, no bo on chyba zna swoją wartość i wie, że jest w stanie z tymi najlepszymi wygrywać i nie sądzę, że udowodnił coś przed samym sobą, czy coś bardziej, wiesz, kiedy Dominik Kubera pierwszy raz stawał na podium, to wtedy można było takie rozważania snuć, że on jakby udowodnił samemu sobie, że przynależy do tej czołówki i to mu dało kopa. Magic wie, że jest jednym z najlepszych żużlowców na świecie i teraz pytanie tylko, jak wysoko będzie w stanie w tym sezonie zajść. Ja tylko dodam od siebie, że jednego w żużlu też nie rozumiem do końca. Że tacy zawodnicy, nie wiem jak patrzymy, Maciej Janowski, Janek Kołodziej, nie wiem, Leon Macen może wymieniać. To oni, żeby byli na topie przez tyle lat, to widać, że oni naprawdę muszą się strasznie napocić. A potem oglądamy takiego Bartka Zmarzlika i on to robi z takim luzem. Po prostu no... To jest, wiesz, że wpadkę Bartka Zmarzlika do sensacji podciągamy. Wpadkę każdego innego zawodnika, no kurczę, wpadka, no, wiadomo, no, tak jak mówiliśmy, Maciej Janowski też jakieś wpadki zaliczał. Bartek jak ma wpadkę, no to mówię, to potrafi mieć, nie wiem, przegrać dwa razy, czy trzy razy u siebie z Mikkelsenem, tak, bo było tak w zeszłym roku. A tutaj, ale jednak wiemy, że nie, że on jak Bartek śmiga, to jakoś człowiek się nie martwi o jego całą dyspozycję, a przy innych zawodnikach to się zawsze zastanawiam, dlaczego tak jest. Ale dobrze, słuchajcie, musimy się zgodzić, że Magic swój poziom utrzyma i to cały czas będzie jeden z top, jestem nawet w stanie chyba powiedzieć, top trzech polskich seniorów w lidze, tak mi się wydaje, że no... Klasa sama w sobie. No, jak liczyć Łagutę i Sejfuddinowa, to wiesz, może być ciasno w tym topie. I właśnie są cztery na pewno. I skoro pięknie wspomniałeś o Artyomie, no to właśnie, panowie. Mistrz świata sprzed 2 lat. Rok czasu na żużlu nie jeździł. Czy to ma dla niego jakiekolwiek znaczenie? Oczywiście możecie tutaj powiedzieć o wszystkim. A przede wszystkim jedyne, jakie ja uważam, może mieć znaczenie, tylko i wyłącznie sprzętowe. No bo jeździć się raczej nie zapomina. Wątpię. Znaczy, jeżeli będzie miał jakieś znaczenie, to bardziej takie, że wam pokażę teraz, nie? Boście mnie wkurzyli, że nie mogę jeździć, to jeszcze wam bardziej dopieprzę. No, nie wydaje mi się, żeby jakiś negatywny miało mieć to wpływ na jego formę sportową. Widzieliśmy już niejednego zawodnika, który wracał po takim okresie i jakby dość płynnie to wychodziło, choćby brat Artyoma wracał przecież po zawieszeniu, no ale wracał też choćby Patryk Dudek, wracał Darcy Ward, wracał Maksym Drabik i jakby nie odbijało się to jakoś mega negatywnie, więc jakby u Artyoma też nie spodziewałbym się jakiejś zapaści. No a co za tym idzie, spodziewam się bardzo silnego punktu Sparty Wrocław, no bo Artyom, jak wiemy, w lidze, przede wszystkim w lidze, on miewał te sezony fantastyczne i tam zawsze plasował się w czołówce. W tym Grand Prix nie zawsze dojeżdżał, chociaż no jego ostatni sezon w Grand Prix Mistrzostwo Świata, także już nawet w tym Grand Prix dawał sobie radę. Także no myślę, że to będzie kolosalna różnica Sparta z Artyomem, a Sparta w zeszłym sezonie bez Artyoma. I to jest no oczywisty taki game changer, jeśli chodzi o pozycję Sparty w ligowej tabeli. Krzysztof. Ja uważam, że też może z takim w szwungu przyjść Artyom. Był wspomniany Grisza, który po zawieszeniu wrócił i całkiem dobrze jeździł. Był przecież Dudek, który po rocznym zawieszeniu wrócił i też od razu wszedł na taki dobry poziom. Był Darcy Ward, który po zawieszeniu też wrócił i też bodajże tam 18 w Gorzowie walnął w kilka spotkań. 20 nawet.
20. Także jeden dwójkę zrobił, bo mu kazali tam, żeby taktyczną mogli pyknąć. Dokładnie tak. Musimy, jak to się mówiło, musimy powtórzyć, bo przegramy, ale no nieistotne. W każdym razie i Artyom też nie widzę. Trenował sobie we Wrocławiu na spokojnie w trakcie ubiegłego sezonu. No teraz odnośnie z tego, co ze sprzętu mówisz, to też nie jest tak, że Artyom będzie sam, nie? Przyjdzie do niego bodajże Lewicki, który był teraz u Woryny i tak dalej. I oni też wszyscy wiedzą doskonale, co się działo przez ostatni rok. Też będzie miał te podpowiedzi od tych mechaników, od tych wszystkich ludzi, którzy cały rok przecież w Żużlu byli obecni. Także ja myślę, że i sprzętowo, i fizycznie, i mentalnie Artyom będzie przygotowany i od razu wskoczy na takie wysokie C. Słuchajcie, no tak pięknie idziecie, że ja już tutaj, no faktycznie, no trudno się nie zgodzić. No i tak jak powiedziałem, no tego się też nie zapomina. A sprzętowo, no może jakieś nowinki gdzieś uciekły, ale z drugiej strony, tak jak Piotrek, czy ty Krzysiu powiedziałeś, no mistrz świata nie może sobie pozwolić, że coś mu uciekło, nawet jeżeli w sezonie nie jeździł, ale cały czas przy tym Żużlu był. Więc wszystko wskazuje na to, że Artyom wróci jeszcze silniejszy. Z uwagi na to, jak Piotr powiedział, po prostu będzie zmotywowany, żeby udowodnić wszystkim. No tylko jedynego, czego nie udowodni, to nie pojedzie znowu w Grand Prix. Więc kurczę, to jest taki na pewno niesmak, który mu został. No bo po wygraniu mistrzostwa nie móc, wiecie, go obronić, a teraz nie móc znowu startować, to jednak jest jakiś cios. Ale wydaje mi się, że za rok pojadą. Ale dobra, to jest taka moja poboczna opinia. No i przechodzimy do najważniejszego zawodnika. Tak, jak Krzysztof nie już... Nie pierwszy, nie ostatni zawodnik, który nie mógł obronić mistrzostwa. No, a kto jeszcze był? Jeszcze szczerze mówiąc, nie jestem pewien, czy Jan Opedersen, nie, Priosen chyba jako mistrz świata dostał tą kontuzję, który co na wózku wylądować mi się wydaje. No, ale to z takiej najświeższej historii, a z takiej starszej to był Wilkinson, który w 38 został mistrzem świata, tak, a potem dopiero... A jakoś mnie nie dziwi, że 38 jakoś tutaj narzuciłeś, a wiesz, potem dopiero w 48 był finał i Blue Wish niestety odszedł z tego świata, już nie doczekał tego finału, także tak to się zdarza. No dokładnie, no to przykra sprawa, ale skoro już nawiązałeś ten rocznik, to ja tylko Krzysiu chcę oficjalnie ci pogratulować, że no cały nakład książek, no już go nie ma, sprzedany, także moje gratulacje. Ja tak jak ci powiedziałem przed chwilą, myślałem, mówię, dobrze, na początku gdzieś tam 50 sprzedamy, potem będzie, że tak powiem, trzeba co zapowiedź, co podsumowanie, a pamiętajcie, że jeszcze można kupić, już nie można, choć, ale Krzysztof sam powie, czy jest jakaś szansa, żeby była, że tak powiem, możliwość jednak jeszcze do drukowania. Tak, myślę, że tak, że przeczytam, zrobię poprawki i kiedyś ten dodruk zrobię, nie wiem, czy niezależnie go puszczę, czy potem ewentualnie kiedyś z drugim tomem, ale tak jak mówisz, byłem mega zaskoczony, też myślałem, że będę musiał, nie wiem, za darmo ludziom wciskać do gardła te książki, żeby zeszły, ale się okazało, że tak jak wspominałem, z 200 egzemplarzy około setka zeszła w pierwszy tydzień, w kolejny miesiąc zeszła cała pozostała setka, także mega super, mega fajnie. Dzięki wam wszystkim za zaufanie i mam nadzieję, że nie zawiedziecie się i będziecie czekali na ewentualny drugi tom. No i pięknie, dokładnie, to mamy za sobą, więc przejdźmy do Piotr Pawlicki. Dwa ostatnie sezony, no bardzo słaby. Znaczy bardzo słaby, to też jest złe słowo. Do tego, jak myśleliśmy, jak się Piotr będzie rozwijał, to się, ja powiem szczerze, to się zawinął, a nie rozwinął. Z całym szacunkiem. Ja po prostu wyobrażałem sobie Piotra Pawlickiego, zresztą dobrze pamiętacie. On był porównywany do Bartka z Marzlika, tak, dobrze słyszycie, do Bartka z Marzlika. Oni walczyli i na torze bardzo dzielnie, no ale przez ostatnie dwa lata to jest przepaść, no to jest przepaść. No nawet Piotr Pawlicki, z całym szacunkiem dla Piotra, ja nie mówię, że on wozi ogony, typu, nie wiem, jego brat na przykład, który no jednak jeszcze gorzej jeździł, czy Krzysztof Kasprzak, są gorsi zawodnicy. Ale ja potencjał Piotra, porównując do potencjału, jaki miał, może ma jeszcze, to ja się cieszę, że zmienił otoczenie, bo może mu to wyjść na dobre. Tylko właśnie, może, ale nie musi. Jaka jest wasza osąd bohatera? Krzysztofie, zacznę teraz od ciebie. Tak jak mówiłeś, też kiedyś wspominałem, kiedyś mi się wydawało, że Pawlicki to było takie top 4 krajowe, z Marzyk, Janowski, Dudek, Pawlicki, to jest ta czwórka, która mogłaby walczyć skutecznie na arenie międzynarodowej i dużo zrobić, natomiast Piotr gdzieś tam się pogubił, aczkolwiek ma na swoim koncie przecież nawet zwycięstwo w pojedynczym turnieju cyklu Grand Prix w Daugavpils.
Także jakiś tam potencjał był, ale gdzieś się zagubił w tych ostatnich latach i coś mu nie bardzo szło. No i chyba ta zmiana tego klubu tak czekała na niego, trochę mówiąc, bo wyglądało to, że trochę się za bardzo zasiedział w tym Lesznie, za bardzo komfortowo się czuł, za pewne miejsce w składzie. No nie wiem, ale w każdym razie było widać, że coś musi zmienić, żeby coś się w jego jeździe, w jego wynikach zmieniło. No więc jakimś takim bodźcem do zmiany jest najbardziej właśnie zmiana klubu na jakiś inny, gdzie już nie jest tym swoim lokalsem, którego po słabym wyniku pogłaszczą po główce i okej, fajnie, Piotruś, nas teraz będzie lepiej, tylko faktycznie trzeba będzie jeździć, bo to będą po prostu wymagali, stajesz się w tym momencie tym, brzydko mówiąc, najemnikiem, który jest sprowadzony po to, żeby zdobywał punkty, a nie żeby po to, żeby się na nim jakoś litować. Czy mu to wyjdzie na dobre? No to zależy, też się okaże znowu po sezonie. Tak jak mówię, wyzwanie jest duże. Poszedł do Wrocławia, do Sparty Wrocław, w zasadzie Piotr Pawlicki mieszka we Wrocławiu, z tego co kojarzę prywatnie, więc miasto samo dobrze zna. Ma tam swojego kolegę Macieja Janowskiego, więc to też tam jest jakiś plus, więc czuł się będzie generalnie dobrze, mi się wydaje, zarówno w parku maszyn, jak i w mieście. Ale to znowu jest dobra drużyna, tak? To jest drużyna, która, no nie ukrywajmy, jest głównym, ale co najmniej jednym z głównych faworytów do złota. I różnorakie wpadki mogą się jakoś na tym zespole odbijać. W dobrej drużynie z dobrymi partnerami też się ciężko jeździ, tak? Bo jak masz partnera, który zdobywa trójkę, to samemu tych punktów wystarczy, z jednym rywalem przegrasz, że to jest jedynka, a nie dwójka, więc ta średnia też trochę trudniej tą średnią dobrą zrobić. Oprócz tego jest jeszcze Bartek Kowalski na rezerwie, który jeździ dobrze, dobry miał bardzo sezon. No kto wie, jak Pawlicki pojedzie dwa słabe biegi, być może go Bartek Kowalski nawet zmieni, nawet przy korzystnym wyniku. Także jest to trudna rola, jest to dobry zespół, jest to zespół, który musi osiągnąć wynik dobry i tam nie będzie za dużo miejsc na wpadki, więc no teraz pytanie, czy to zadziała motywująco na Pawlickiego i to właśnie doda mu tego kopa, czy odwrotnie, ale no to moim zdaniem warto było, że ten klub zmienił, bo potrzebna była ta zmiana w jego życiu, było widać, że coś się stało, że zmiana jest potrzebna, ale czy wyjdzie ona na dobre, to się okaże oczywiście po sezonie. Dokładnie. Piotrku, słuchaj, Krzysiu tutaj bardzo ważną rzecz powiedział. Po pierwsze, idzie do bardzo mocnej drużyny. I teraz, tak jak w Lesznie, był jako lider. Tak tu się wydaje, że on jest zakontraktowany jako oczywiście bardzo mocny zawodnik, ale niekoniecznie ma być liderem. Bo raczej od Macieja Janowskiego lepszy nie będzie, tak mi się wydaje, może się mylę. Od Artioma też wątpię. No i tak jak Krzysiu słusznie zauważył, Piotrek, będzie tym takim, no nie chcę się brzydko wyrazić, doparowym, który nawet ze średnią może zejść nawet w dół o trochę, ale co nie oznacza, że on będzie robił te ważne punkty, które będą, nawet jeżeli tą jedynkę, ale lider trójkę, to jest 4-2 dla Wrocławia. I no właśnie, czy on się z taką rolą pogodzi, bo wiemy, że Piotrek po prostu też jest hardy. Ja nie wiem do końca, jak on się odnajdzie w nowej roli. Mi się wydaje, że to będzie rola dla niego idealna, bo jakby to, co Krzysiek mówił, że potrzeba mu było tej zmiany, to wydaje mi się również było widać, że jakby coś musi się ruszyć, ale też w tym Lesznie on jakby nie miał łatwo, bo tam cały czas był tym jakby lokalnym matadorem. Okej, to jest fajne, bo kibice cię tam lubią, ale jednak też od ciebie wymagają zawsze jakby za dużo często. No on nawet z opaski kapitana w zeszłym roku zrezygnował w Lesznie. Pamiętacie, na rzecz Janka Kordzia, tak, że wszystko gdzieś to ciążyło. Wiesz, on w tym Lesznie też zawsze był ustawiany jakby z ciężkich numerów i od niego było wymagane, że sobie poradzi. Tutaj teraz wsparcie jakby być może dostanie jakiś łatwiejszy numer, łatwiejsze biegi, no bo jednak liderzy są inni, więc jakby jemu będą stwarzane takie warunki, żeby on sobie te punkty dowoził. I to, co Krzysiu powiedział, nawet ta średnia może trochę spaść, bo dowożąc te jedynki, no wiadomo, jak ta średnia wtedy wygląda, ale ja jestem przekonany, że on będzie w stanie dowozić bardzo ważne punkty, no bo to jest zawodnik mimo wszystko, o którym my mówimy, że miał słaby sezon, ale ten jego słaby sezon to jest średnia 1,820, więc niektórzy zawodnicy chcieliby mieć taki sezon w Ekstralidze. A tutaj w przypadku Piotra Pawlickiego mówi się, że to jest bardzo słaby sezon, tak jak Adam sam powiedziałeś, jak go przedstawiałeś, więc biorąc pod uwagę fakt, że Pawlicki na wyjazdach jeździł z piątką, miał w parze juniorów i dwa razy czwarte pole, jak źle wylosował, jak dobrze wylosował, to dwa razy trzecie, no to
nie jestem pewny, czy to jest aż tak tragiczny sezon. Wiadomo, że w pewnym momencie Piotr Pawlicki był jakby w tym topie polskich zawodników i potencjał miał na to, żeby w tym topie pozostać. Być może tutaj trochę zjechał, ale to nadal jest zawodnik z dużym potencjałem, który potrafi przywozić ważne punkty i jeżeli zostaną mu stworzone dobre warunki, a myślę, że zostaną, wsparcie mu takie stworzone, no to on dokładając powiedzmy 7-8 punktów na mecz dla Sparty Wrocław będzie fantastycznym uzupełnieniem tego składu, bo zakładając, że Sparta ma fantastycznych liderów w postaci Janowskiego i Łaguty, to taki zawodnik, on ma tam być czwartą, piątą opcją. Jeżeli czwarta, piąta opcja jest w stanie się z tym pogodzi? No myślę, że jest tego świadomy, nie? I jeżeli podpisał kontrakt w Sparcie Wrocław, no to raczej liczył się z tym, że nie będzie tam. Jeżeli pozwolisz, wejdę ci w słowo, wiesz, podpisując to, ja tutaj się zgodzę z Krzyśkiem, że on chce się odbudować. To nie jest tak, ja właśnie do końca się nie zgadzam z tym, że on się pogodzi z tą rolą. On nawet znaczy, będzie chciał być lepszy od Macieja Janowskiego, no bo no ja cały czas wierzę... Jeżeli będzie, to tylko dobrze dla Sparty, nie? No tak, tak, nie, dlatego właśnie się tak zastanawiam, bo jeszcze medal ma drugą stronę, jak ja to zawsze mówię. I co się okaże? Że jednak albo wielu takich zawodników, że jednak gdzieś później ta kariera troszeczkę się rozmieniała na drobne, no i zamiast właśnie tego liderowania, zawsze być w tej top 4 polskich zawodników, jak Krzysiu tutaj wymienił, no to jednak będzie gdzieś tam, no te rejony na przykład takie jak brat ma. I czy on jest na to gotowy, bo właśnie, nie wiem, Przemek to taki spokojny chłopak, uśmiechnięty, ja nie mówię, że nieambitny, tego broń Boże nie mówię, ale gdzieś jakoś Piotrka to zawsze uważałem za takiego pozytywnego wariata. A na zasadzie, że kurczę, naprawdę wiesz, nie? No zależy mu. Zresztą było widać w tych sezonach mistrzowskich, gdzie szło, że on i tam z tymi kibicami zawsze żył, no nakręcał się tym wszystkim. I też wydaje mi się, że jak jest zawodnik, się tak nakręca przy dobrych wynikach, to jednak jeżeli odwrócimy ten medal i wyniki są złe, to bardzo szybko, że tak powiem, go to frustruje. I ale tego się obawiam. Co uważasz za złe wyniki? No bo Dla mnie średnia 1800 Piotra Pawlickiego, moje zdanie jest takie, że to jest słaby wynik. I możemy się, tak okay, mówisz, ale... że miał w parze juniora, no to już masz dodatkowy punkt, jak ty zawsze mówisz, na dwa bo masz dodatkowe. Więc niby masz dodatkowy punkt, ale masz też, wiesz, dwóch rywali i no, zgadza się sam, więc... Ale ja oczekuję, ja go cały czas liczę. Ja liczę, dlatego ja od niego oczekuję, bo jak przestanę liczyć i będę go liczył jak jego brata, to wtedy powiem 1800, kurczę, o, znowu fajnie, znowu dobrze pojechał. Nie, ja tu przy jego nazwisku muszę widzieć ponad 2-0. Średnia 1800 razy 5 wyścigów to jest 9 punktów na mecz, to jeżeli on będzie w tym sezonie... Będzie robił 9 punktów na mecz, to raczej. Ale widzisz, ale to inaczej. Nie. Sparta będzie zadowolona, ale czy on Piotr też będzie zadowolony? Jak ty, Krzysztof, myślisz? No chyba będzie, bo to też zawodnicy nie patrzą na gołą średnią, tylko też kogo pokonali, jak się czuli na to, że czy ważne punkty dorzucali, czy klub był zadowolony, a skoro klub jest zadowolony, to zawodnik raczej też uważa, że jest spełniony, więc no to właśnie ta średnia jest taka, wiesz, tak jak mówimy, nie? Jak w dobrej drużynie przyjeżdżasz trzeci, to jednego rywala pokonujesz i z jednym wygrywasz, a jak w słabej drużynie przyjeżdżasz drugi, to jest to samo, a średnia 2-0, a 1-0 to jest kompletnie co innego, nie? A masz tyle samo rywali na rozkładzie, więc no, ale zawodnik też patrzy na to, jak się spisał. Słuchajcie, dokładnie. Tak. Właśnie. Tak, ja wam powiem, że wrócimy do tego tematu, bo będę naprawdę patrzał w szczególności i czytał i obserwował wywiady Piotrka i jak się zachowuje, nawet po wygranych meczach, ale powiedzmy przy 7 punktach. Wysoko wygrany mecz, Piotrka 7, czy on nadal będzie zadowolony? Nie no, super, wygrywamy, czy jednak powie... Nie no, ja tutaj chciałem robić dwucyfrówki. I dlatego tylko o to mi chodzi. Ja nie mówię, że ja bym nie chciał na miejscu, wiesz, prezesa, kurczę, 9 punktów, to jeszcze, wiesz, mu podziękują i to do góry go będą podrzucać. Ale ambicja Piotrka wydaje mi się, że tutaj będzie brała górę. Dobrze, panowie, ocena tej formacji. A więc zaczynamy od Krzysztofa. Od 1 do 10, tak? Oczywiście. Rozumiem. No, to myślę, że taka silna dziewiątka będzie. Okej, Piotrek. Ja się nie będę gryzł w język, 10. Ja to samo. Ja dychę daję po prostu, no dwóch takich grajków, no i Piotrek, kurczę, który był tym grajkiem, musi po prostu z powrotem nim być, ale no jest dyszka, także super. Okej, przechodzimy do następnej formacji.
A tutaj mamy dwóch zawodników. Taiwo Finden i Dan Bury. Tylko łyczka sobie wezmę. Nawet dwa. Nie, to był łyczek, ale zaschło mi w gardle. Okej, okay, i wracamy do was. Panowie, zaczniemy od Taiwo Findena. No i tu mam najgorszy problem. Kurczę, mój syn, jak tajski był w sztosie i wygrywał te swoje medale indywidualnych mistrzostw świata, zawsze mu kibicował i do dzisiaj mu kibicuje. Tylko że dzisiaj to kibicowanie już jest bardzo trudne tajskiemu. Chodzi o to dla niego, dla dziecka. Po prostu, no gdzieś te wszystkie kontuzje tak wyhamowały Taja, że ostatnimi czasy. I przecież zmienił tunera. I w teamie wielka zmiana, bo już nie ma z nim. Ja zapomniałem, jak on się nazywał. Krzysztof, pomóż mi. No i też nie pamiętam. Dobrze, nie, ale wiecie o kogo... Na Piotrek ostatnia deska ratunku. Ale Piotr, nie, ale wiecie o kogo mi chodzi. On miał Polaka, który był jego menadżerem i tym wszystkim tam ogarniał. Na pewno wiecie, o kogo mi chodzi. Też się z nim pożegnał. Duże zmiany. W zeszłym sezonie słyszymy o jakiś freak fightach. W tym sezonie dopiero co się okazuje, że wyzywa Macena od frajerów. Nie poznaję tego zawodnika, panowie. No dla mnie to był przykład i jak mój syn powiedział, że chciałby być taki jak tajski, to ja się bardzo cieszyłem, bo Taj zawsze słynął z pomocy kolegom z toru, nie wiem, Bartka Angielskiego, Bartek mówił nawet, go uczył na taki, wie, no, taki language, że tak powiem, parkingowy, tak? Nie to, że co ty mówisz, Kaja Jeśka, co ja wiesz, na zasadzie nie, Angole inaczej do tego podchodzą, więc mu pomagał w jakiś tam sposób. Taki przyjacielski, ale on na tym najwięcej na koniec stracił. No i nagle widzimy takiego Taja, który się nie gryzie w język, który oficjalnie mówi, że no żużel żużlem, ale no teraz bym sobie też spróbował tego. Oczywiście dostał zakaz od Sparty. Potem zrobił ten jubileusz dziesięciolecia w zeszłym sezonie. Panowie, no ja się też dziwiłem, że Sparta to organizuje w trakcie sezonu. Co się okazało? Rozwalił się tam chyba Gleb Czugunow i ktoś jeszcze. Ktoś tam się rozwalił, więc no... To są, wiecie, to jest ryzyko, ja rozumiem wszystko wszystkim, ale wracając do Taiwo Findena, Jezus, co się stało z tym chłopakiem? No przecież nie zapomniał, jak się jeździ na żużlu. Czy naprawdę sprzęt, który do tej pory był niezawodny i śmigał naprawdę, no wyglądał fenomenalnie, nagle jak zaczęło, że tak powiem, iść to wszystko w dół, bo ja nie wierzę, że to są umiejętności Taja, że nawet po tych kontuzjach, że on przymykał gaz, nie widać tego na to, że moim okiem, nie wiem jakie jest wasze, zaraz się dowiem. I wydaje mi się, że tam tylko chodziło o sprzęt. W końcu nie wytrzymał. Po prostu zaczął próbować innych silników, a nie już tylko Ryszarda Kowalskiego. A bardzo długo, wiesz, próbował wrócić z tym Ryśkiem do tego, co było za najlepszych czasów. Nie udało się. Potem zmiany te w teamie. Teraz, tak jak mówię, jakieś freak fighty. Kurczę, gdzie to doprowadzi Taiwo Findena? To jest trudne pytanie, panowie, i może wyznacie na nie odpowiedź. Zacznę od Piotra tym razem. No, gdzie go doprowadzi? No. No zaczynasz od końca. Nie wydaje mi się, żeby to był jakiś wielki dramat Taiwo Findena, bo my często też oceniamy to, tak jak sam znowu powiedziałeś, że to był fatalny sezon Taiwo Findena, ale to znowu była średnia... Drugi najlepszy w drużynie był. No to ale... 1900, 16 w lidze na przykład, lepszy od Jarosława Hampela, o którym się mówi, że miał fantastyczny sezon. Więc... To jest takie, wiesz, mierzenie kogoś jakby miarą tego, co było jakiś czas temu. No ale o właśnie, słuchaj, no, spodziewał, ja cię, fajnie, Piotrek, rozumiem. Wejdę ci w słowo. Ja cię rozumiem doskonale, bo ty naprawdę na cyfrach i na liczbach znasz się znakomicie. Ale ja po prostu z przyzwyczajenia, bo tak do Taja na takim poziomie, trudno mi się przestawić do tego, który teraz powiedziałeś. Ja nie powiedziałem, że to był, znaczy powiedziałem, że to był słaby sezon i nie idzie, ale... Ja mierzę to inną miarą po prostu, żeby to też nie zabrzmiało tak, jak ty mnie kontrujesz na zasadzie, że ja myślę, że wiesz, że on nic nie zrobił, był fatalny na torze. Nie, to też tak nie było, bo z 16, tak jak powiedziałeś, czy od Jarka lepszy, czy nawet drugi w swojej drużynie, robił te punkty. Mi tylko, ja mierzę to moją miarą taką, że on dla mnie to jest zawodnik na 12-13 punktów w meczu, nie? No tak, no ale nikt nie jest maszyną i nie znalazł się jeszcze chyba taki zawodnik. Dlaczego? Oprócz Bartka Zmarzlika, który by co sezon miał średnią tam 2 sezony, wiadomo, że... No. A inne czasy, inna liga. Nie przypominał, jak Tomek Golob pod koniec kariery na wyjazdach jeździł.
Było no Trek, tam ja ci wczoraj groziłem, że cię... W czyły punkt uderzyłeś. Ja właśnie, on wczoraj mi tak ten, ja mu powiedziałem, że już naprawdę, że już dla niej wystąpi, za chwilę składa, analizuję dom ostatnie w jego wykonaniu, no. No bo to trzeba, wiesz, jeżeli analizujemy takie rzeczy, to trzeba to robić dokładnie, no. Legendy się nie... Negatywnie się nie wypowiadamy na temat legend. Przed chwilą właśnie mówiłeś o Tywoo Denie, że miał słaby sezon. To legend się nie tyka, no to był dobry... On jeszcze znaczy, legendą może dla nie mnie. Był to jego najlepszy sezon w karierze, ale to nie była też jakaś taka totalna tragedia. No wiadomo, że tych punktów tyle nie dokładał, ale to co sobie powiedzieliśmy, ten sezon ogólnie dla Sparty był ciężki. Nie mieli lidera, musieli łatać te wyścigi z ZZ-ki, praktycznie cały czas była pogoń, te wyścigi bez jakiejś tam spokojnej pracy. Od początku się ten sezon nie ułożył, no i wyszło jak wyszło. Też pod koniec już nie mieli szans praktycznie gdzieś na jakieś wysokie miejsce w rundzie zasadniczej, więc jakby ten sezon sobie dojechali, Taj zmienił tunera, być może gdzieś tam posprawdzał nowe rzeczy pod kątem już nawet nowego sezonu. I wcale nie jest powiedziane, że Tywoo Finden w ten sezon nie wejdzie z buta i nie zrobi średniej 2200, albo nawet jak zrobi średnią 1900, jeżdżąc, jak to wszyscy mówią, słabo, to myślę, że dla Sparty taki zawodnik, który zrobi średnią 1900, jest bardzo przydatny, bo Sparta ma dwóch liderów i trzech zawodników takich, powiedzmy, trochę mniej pewnych, ale jeżeli każdy z nich będzie robił 8-9 punktów, to Sparta będzie miała fantastyczną drużynę i o to wsparcie chodzi, także ja bym absolutnie się nie bał o Tywoo Findena, bo to jest zawodnik, który jeździć potrafi. Tak jak mówię, no każdy może mieć jakby trochę słabszy sezon, ale wielokrotnie widzieliśmy, że zawodnicy po takim słabym sezonie potrafią mieć fantastyczny sezon i kto wie. Krzysztof Kasprzak przecież miał fantastyczny sezon, gdzie prawie został mistrzem świata, gdyby nie kontuzja, następny miał słaby, a później znowu miał fantastyczny, więc jakby to takie wahania w żużlu są normalne i Taj też nie wygląda tak, że już od, nie wiem, 3, 4, 5 lat jedzie źle. Czy wiesz, nie wygląda. Nie, ja powiedziałem, że kontuzje go wyhamowały dość mocno. No, także być może to akurat był taki jakiś chwilowy problem, no zobaczymy. Jeżeli taki regres formy Taja by się w tym sezonie potwierdził, to wtedy już zacząłbym się trochę obawiać o to, czy będzie w stanie jeszcze wrócić na ten topowy poziom, ale na razie na spokojnie bym do tego podszedł. Myślę, że Taj też w tej drużynie się dobrze odnajdzie. Tam takie. Nie masz rodziny we Wrocławiu? Luźne. Ja nie mam. Okej, dobra. Tak, ale jakoś wygląda mi ta drużyna na taką fajnie skomponowaną. Takie charaktery, Janowski, Pawlicki, Ufinden, takie luźne chłopaki, które mogą się ze sobą dobrze dogadać. Myślę, że no, jest tam duży potencjał i o Findena bym się nie bał, on swoje punkty wydaje mi się dorzuci, dobrze. Nawet jeżeli nie będzie to 13, to jak zrobi 10 też będzie dobrze. Dobrze, może Krzysztof powie w takim razie inaczej coś tutaj ciekawego o Tywoo Findenie, dlaczego właśnie się tak wszystko toczy, ta jego kariera troszeczkę w dół. Coś bo ja powiem myślałem, inaczej. Już, moment, jeszcze ci pozwolę, bo ja myślałem w pewnym momencie jego kariery, że to on najszybciej wyrówna rekord, jeżeli chodzi o zdobytych tytułów indywidualnych Mistrzostw Świata. A ja tak nie myślałem. No to fajnie, no ale ja tak myślałem. Te tytuły mistrzowskie miał trochę rozrzucane mimo wszystko, nie? Więc ciężko było sam jakoś tam przewidywać, że będzie super dominował przez cały czas. Natomiast no to jest pytanie, czego wymagamy od Taja, nie? Wydaje mi się, że to już nie jest zawodnik na 12-13 regularnie, ale na te 9-10, jak mówił Piotrek, jak najbardziej. No pytanie, co satysfakcjonuje jego, jak i Spartę. Natomiast odnośnie tego, czy Wolfinden ma regres, generalnie tak sobie zerkam statystyki od 2018 roku. Co roku Wolfinden ma coraz niższą średnią. Więc to jakiś czyli tam trend rację. Jest jakby. Tak, bo było 2220, potem 2200, potem 2116, potem 2,08, teraz ma 1,9, nie? Także jakiś tam. Teraz będzie 1,7 i tyle. Aż tak może nie, ale no, to jest tak trochę, tak jak mówisz, trochę tu freak fighty, tu coś tam z Madsenem, nie? Tu jakieś filmiki składa na YouTubie. Generalnie spoko, ale to jest trochę tak, jak mówił ten Rickardson, trzeba żużel jeść i żużlem strać generalnie. Jak to on brzydko powiedział. I widać, że Wolfinden już ma takie luźniejsze podejście. Nie ma jakby ciśnienia z tym mistrzem świata. No. Trochę kontuzji już miał, tu tam coś tam, tego, rodzina i tak dzieci, dalej. Widać, rodzinko, że to już tak. Nie jest taki animal, nie, żeby tam zaraz ci wjeżdżał i łoił komplety.
No ale tak jak też wspomniał Piotrek, wystarczy taki Łowinem na 9-10 punktów i to też będzie dobrze dla Sparty, bo generalnie Sparta ma cały skład mocny i to nie jest tak, że na barkach Taja będzie wszystko leżało. Natomiast no, moim zdaniem nie będzie to super pierwsze skrzypce we Wrocławiu i tak jak miał w tym sezonie oczywiście średnią 1-9 bardzo ładne, ale też miał po prostu słabe mecze niektóre, po prostu miał takie, co miało tam bardzo mało punktów, już nie pamiętam z głowy, bym musiał tak na szybko zajrzeć. Miał, nawet w jednym meczu chyba ze 2 punkty tragiczny. Zrobił, tak. No i takie mecze się będą zdarzały też mu i ja w to nie wątpię. Średnia podejrzewam, że też będzie koło 1-9 i zakręci tak czy owak. Aczkolwiek jak dla mnie to już nie będzie taki super pewniak, na którego można stawiać w ciemno. Ten time moim zdaniem minął, teraz czas na innych. A czy skoro czas minął, czy ten czas jest cały czas przed jego, że tak powiem, bratankiem, a mianowicie Danielem Bulim, też Anglik, dużo młodszy. Ostatni sezon kapitany, w debiutanckim sezonie Grand Prix wygrywa chłopak 2 rundy. Dawno nie mieliśmy takiego wejścia do Grand Prix. W Ekstralidze najlepszy sezon życiowy. A przypomnę, że jak on przychodził do Wrocławia, to mu ukradli BMX-a, a jak sprzętowo nie mógł sobie poradzić, to jeździł na sprzęcie Taja Wolfendena. I tam podobno był ten zgrzyt właśnie między panem, tu nie wiem, tak podobno słyszę, więc ja sobie mogę podobno mówić, może w tym, nie bierzcie tego 100% racji, ale właśnie wiadomo, jak pan Ryszard Kowalski podchodzi do pożyczania jakiegokolwiek sprzętu. Mieliśmy tego przykład w Grudziądzu, pamiętacie słynną aferę, więc no panowie, Dan Bewley, przyszłość stoi przed nim wielkimi napisami, bym tak to nazwał. To, co pokazał chłop na torze, tak młody, tak agresja, taka ambicja, fajnie, oczywiście musi się zgadzać sprzęt, pokazał, że ten sprzęt ma cały czas na pozycji U24 chłopak. No cóż, no Taj będzie musiał, że tak powiem, no właśnie, się pogodzić z tym, chyba że ma tutaj godnego, że tak powiem, nie chcę powiedzieć rywala, no bo jeżdżą w jednej drużynie, ale jednak zawsze coś takiego jest, jak jeździ dwóch stranieri z tego samego kraju, w szczególności z kraju Hamleta na przykład, wiemy coś na ten temat, dwóch Duńczyków, to lubią sobie porywalizować. Nie wiem, czy a propos, czy Anglicy lubią sobie porywalizować ze sobą, tak, więc panowie, Dan Bewley, czy Piotrek za chwilę, albo od Piotra od razu zacznę. Piotrek, czy ty się spodziewałeś, że ten chłopak aż tak wystrzeli w tej Ekstralidze? No, spodziewałem się, że będzie dobry. Czy że aż tak, że w pierwszym sezonie Grand Prix wygra 2 rundy, to może aż tak nie, ale no, po nim było widać od samego początku, że chłopak ma papiery na jazdę, na dużą jazdę i w tej Ekstralidze zaczął tam coś jeździć i no, jest duży progres i to naprawdę widać, że to może jeszcze dużo wyżej zajść. On, tak jak mówiłeś, fajnie się na torze prezentuje. Jak był bardzo młody, to miał dość słabe starty, ale z tym też już sobie coraz lepiej radzi. Bo jeżeli jest Rafał Okoniewski. No i jeżeli wiesz, potrafi wygrywać rundy Grand Prix, no to tam trzeba dobrze klamkę puszczać, więc też już mu to całkiem nieźle wychodzi. No i jest to w tej chwili, w mojej opinii, to jest najlepszy U24 w lidze i to tak najlepszy, później jest... I on nawet chyba był najlepszym, już nawet w zeszłym roku. Tak. Jest najlepszy, jest Dominik Kubera i później jest długo nic. Tak, znaczy teraz wiadomo, będzie Kuba Miśkowiak i Wiktor Lampard, ale to myślę do poziomu Dana Bewleya na tej pozycji U24 będzie jednak trochę różnicy, bo to jednak są zawodnicy przechodzący dopiero w wiek seniora, bo jednak ta U24 pozycja to jest rozstawienie w programie na pozycjach seniorskich i będzie im ciężko. No a Dan już pokazał, że z tych pozycji potrafi sobie radzić i myślę, że to może być kolejny sezon, w którym zanotuje progres. Nawet jeżeli nie będzie to tak mocno widoczne w średniej, bo tak jak cały czas sobie przez ten odcinek mówimy, w dobrym zespole ta średnia może się trochę rozmyć, no to myślę, że też jest w stanie dowozić bardzo istotne punkty. No i w Grand Prix przede wszystkim zobaczymy, jak będzie sobie radził, bo on przecież już w poprzednim sezonie otarł się o medal w cyklu Grand Prix, także no jest to na pewno bardzo perspektywiczny zawodnik i za kilka lat wcale nie wykluczone, że to on się będzie bił o Mistrzostwo Świata. No, o ile się nie mylę, poprawcie mnie, chyba Duzers miał taki, że na dzień dobry medal zdobył, tak? Tak, srebro. Srebro. Tak, w debiucie. Dokładnie. Emil też tak miał. Emil brązowy medal. Emil brązowy, tak. No, przechodząc już, Krzysiu, do ciebie, słuchaj, czy to też nie jest tak, co tak syczy tam?
coś tam jeżdżą, tory po podłodze. Aha, dobrze, ja mówię, co syczy, dobra, nie, spokojnie, nie, to niech sobie jeżdżą. Przechodząc do ciebie, Krzysiu, bo wiem, że ty śledzisz ligę angielską. Na wiadomo, Dambiuli musiał się tam wychowywać, więc czy już wtedy mówiło się o dużym potencjale tego zawodnika i czy też nie jest tak, że Taiwo Finden no wychował na własnej piersi w tej wsparcie Wrocław przyszłego rywala do składu, bo jeszcze rok, no i wtedy, że tak powiem, robi się ciasno. Może się okazać, że tak będzie. No tam oczywiście Bioli uchodził za utalentowanego zawodnika od dawna. Mhm. Już tam go prezes Mrozek na początku ściągał, aczkolwiek też w wieku kilkunastu lat, już nie pamiętam ilu, Dan miał bardzo poważną kontuzję nogi i bardzo poważne złamanie, bardzo długo pauzował, więc po tej kontuzji też się dosyć długo zbierał. No ale jak już się pozbierał, jak już się przebił do składu Sparty, miał już w 21 roku, widzę, miał średnią 1,7, teraz 1,8, także jest bardzo dobrze. Także ja tu nie będę obiektywny, bo jestem dużym fanem tego młodego Brytyjczyka. Miałem nadzieję, że on będzie jeździł tak fajnie. Już był tak niedoceniany po tych meczach o brąz z Falubazem, jak tam było, że na sprzęcie Wolfindena jechał, dlatego tam tyle punktów zdobył. I zawsze mówię w tym miejscu, dlaczego Wolfindenowi nie ujmujemy, jak zdobywa punkty na sprzęcie Wolfindena, tak, a Bulemu ujmujemy i tak dalej. Z tego gościa będzie coś. Chociaż no, zaskoczył mnie, że aż dwa turnieje Grand Prix wygrał, szczerze mówiąc, bardziej myślałem, że Robert Lambert będzie jako pierwszy z tej dwójki młodych, utalentowanych, tak, wygra te turnieje, aczkolwiek ostatecznie Lambert wyżej się w klasyfikacji końcowej Grand Prix uprasował od Dana, ale Dan i tak fajnie. Widziałem ostatnio takie ciekawe porównanie do tej pory, dwa razy w historii żula zdarzyło się, że jakiś zawodnik 10 sezonów z rzędu stawał na podium indywidualnych mistrzostw świata. Był to rudowłosy Ove Fundin, rudowłosy Jason Krabb. O kurczę, także... i rudowłosy Dan Bioli, kurczę. Ja także nic nie sugeruję, ale nie wiadomo oczywiście, jak się jego kariera potoczy, ale na pewno bardzo dobrze się rozwija jego kariera. No i może być tak, jak mówisz, że w końcu tego ten ich progres będzie tak wyglądał, że powoli linia opadająca u Taja i linia wznosząca u Dana, to niewykluczone, że Dan tego Taja zastąpi w składzie. No dokładnie, no i pięknie, panowie, więcej tutaj tych zawodników, jeżeli chodzi o zagranicznych seniorów, nie ma, więc proszę o ocenkę, zacznę tym razem od Piotra zacznę. Teraz już jest trochę ciężej, na pewno dziesiątka odpada. Tak, pytanie... znaczy dziesiątka by była, jakby była tylko pozycja o 24, moim zdaniem, bo Dan Bioli, tak jak powiedziałeś, mamy dwóch, Kuberę na dychę i Daniela na dychę, ale mamy też Taja, no i masz zagwozdkę. Trochę mam, ale tak najlepiej by pasowało 8,5, ale że lubię Dana Bioli'ego, to dam 9. Proszę. Panie Krzysztofie? To ja dam ósemkę. Ósemeczkę. Ja dam ósemkę, bo nie wiadomo co staje, a Dan jeszcze jest rozwojowy, więc może mieć lepszy sezon, może mieć gorszy sezon, ale generalnie wygląda to dobrze. Dobrze, ja bym dał 8,5, nie? No, okej. Okay. Dobra, to możesz podać 8,5, wiesz, ocenkę z ocenką, a typy są tak. Ja dam też 8,5. Bardziej, no 8, no taki mały plusik, powiem w ten sposób, ale no to jest cały czas naprawdę, no, nazwiska robią wrażenie na każdym, bo Dan, jeżeli powtórzy, no to sztos, a Taiwo Finden... Nawet jeżeli by, tak jak mówiliśmy, cały czas miał ten regres, ale no tak pomału jak ma do tej pory, to i tak byłaby to naprawdę mocna formacja. Panowie, przechodzimy do ostatniej formacji, a mianowicie juniorzy. No i tu oczywiście Krzysiek, jak powiedział, przez to, że się delikatnie ja dzisiaj spóźniłem, miał chwilę czasu, żeby coś tutaj ogarnąć, ale zaraz zaczniemy. Mamy tak, tak jak już Krzysiu czytał, Bartłomiej Kowalski, Mateusz Panicz, Bartosz Cużytek, Dawid Rybak, Jakub Wlatrowski i Kasper... Tak, i Kacper Andrzejewski. Oczywiście zaczniemy od tych, co znamy, którzy jeździli, tak? A mianowicie zaczynamy od Bartka Kowalskiego. Krzysztof, Bartek Kowalski, po tym jak był rezerwowym we Włókniarzu, proszę bardzo, wielkie zamieszanie transferowe, czy będzie w Toruniu, czy będzie w Gorzowie, wylądował jednak wsparcie Wrocław. Ma dużo koszulek różnych w każdym razie. Ma dużo, tak widzicie, tak się robi, tak powinniśmy, wiesz, jeździć do klubów, ale mi się ten klub podoba, wy jesteście najlepszym klubem na świecie, no to masz tu ten, jedziemy do następnego, ale wy jesteście super, tamci to wszyscy i masz. No ale dobrze, żarty na bok, Bartek Kowalski, słuchajcie, możemy się śmiać, możemy się wygłupiać, ale na to, że to on się chłopak obronił, Krzysiu. No jak najbardziej. W końcu mógł wypłynąć na te szerokie wody. Kowalski uchodził za utalentowanego zawodnika, wychowanek szkółki, znaczy
szkolił się w szkółce na Kodzie, bo formalnie jest wychowankiem Wandy Kraków, bo w barwach tej drużyny zdawał egzamin na licencję. Potem zdaje się miał kontrakt w Tarnowie i potem w Częstochowie, dlatego Częstochowa nie dostała za niego ekwiwalentu, bo miał dwie zmiany klubowe wcześniej. Także tak z Bartłomiejem Kowalskim. No trochę w zasadzie byłem swojego czasu zdziwiony, że tak doszedł, dołączył do Włókniarza, gdzie był i Miśkowiak, i Świdnicki. Wiadomo było, że będzie tym trzecim, podczas gdy mógł iść gdzieś, gdzie z pocałowaniem ręki by wzięli takiego juniora. I w zeszłym sezonie właśnie zrobił, że poszedł gdzieś, gdzie mógł mieć pewne miejsce w składzie. No i pokazał, że faktycznie jest gościem, który ma papiery na jazdę. Tam przytaczałeś, to chyba średnia 1,8 była, tak? Prawie z tego, co widziałem. Także no, zaraz bo... ci pokażę jeszcze raz. Tak, Kowalski 1,459. A 1,459. Tak, 1,459. Ale to i tak, no 1,8 to byłoby trochę za dużo. No ale 1,450 to i tak fajna średnia, jak na taki jego pierwszy pełny sezon w Ekstralidze w zasadzie, tak? Także wyniki bardzo fajne, bardzo dobrze się spisywał. Zawodnik cały czas z tendencją wzrostową. Miewał już bardzo dobre występy w lidze, także no jak najbardziej, jak dla mnie Kowalski zrobił dobry ruch, że poszedł do Wrocławia. Wrocław zrobił dobry ruch, że ściągnął Kowalskiego. Na pewno będzie to czołowy junior ligi, bo wiadomo, że w tym sezonie juniorami już nie będzie ani Jakub Miśkowiak, ani Mateusz Świdnicki, ani Wiktor Lampart, więc w zasadzie z takich groźnych rywali to zostanie Mateusz Cierniak, no i Leszczynianie, którzy no się rozwijają, są jeszcze młodzi. Także będzie na pewno czołowym juniorem ligi, także to jest kolejny plus Sparty na tej pozycji. No dokładnie, do tego jeszcze on został najwyżej sklasyfikowanym, jeżeli chodzi o PGE Ekstraligę tą U24. Więc i rozwijał się na tym froncie, więc ta jazda jednak mu służyła. Nie, ja również, chyba Krzysiu, chyba Piotrek, musimy się tutaj zgodzić. Bartek pozytywnie zaskoczył, że nie dał się tej całej presji, tego otoczenia, no bo to jednak była presja, wiecie. On niby przychodził do Wrocławia, bo mówiło się, że on też potrafi jeździć, ale jednak jak był w Częstochowie, to nie mógł tego za często pokazać. No na pewno jakaś tam presja na nim ciążyła, głównie przez to, że też mówiło się o wysokiej kwocie, którą dostał za podpis. Nagonka trochę była, że tak się nie robi, że tam licytacje jakieś, że w tym wieku powinien się skupić na jeździe. Zrobił dobrze, wziął dużo pieniędzy, podpisał kontrakt z klubem, gdzie miał pewną jazdę i pokazał, że jeździć potrafi. Zrobił średnią, jak na moje oko, bardzo dobrą w klubie, który miał problemy, więc fajnie i teraz na pewno będzie dużą wartością dodaną do tej drużyny Sparty Wrocław, bo Sparta ma 5 fantastycznych seniorów, ale ma też, tak jak Krzysiek powiedział, jednego z najlepszych juniorów w lidze, więc jakby samo to już gwarantuje Sparcie, że te biegi juniorskie też będą odpowiednio zabezpieczone. Trochę problematyczny jest brak drugiego juniora silnego, więc Bartek będzie miał pewnie dużą odpowiedzialność na swoich barkach, ale myślę, że jest w stanie ją udźwignąć. Okay. Krzysiu, właśnie, czy to dobry ruch był? Postawienie na młodszych zawodników, przed którymi jest więcej sezonów niż tylko jeden, a mianowicie, no bo był Michał Cużytek, który już jest w Falubazie. Mógłby być jeszcze na tej pozycji ostatni sezon, jednak zrezygnowano. Chociaż, a wcale ten ostatni sezon no nie miał fatalnego, gdzieś tam te punkty szarpał. No jeżeli miałbym go porównywać do Mateusza Panicza z całym szacunkiem, czy no jest jeszcze tutaj ten Kasper Andrzejewski, ale on ma dopiero 15 lat i będzie mu chyba w marcu kończyć, coś takiego 16. Więc właśnie, czy nie zdziwiła cię trochę ta postawa? Fajnie na pewno, że jednak chcą postawić na zawodnika, który ma więcej niż jeden sezon, ale z drugiej strony, no skoro mieli jeszcze, jeden cały sezon Michała Cużytka, czy nie warto było jednak tego zostawić i mieć tych dwóch tak jak z zeszłego roku? No zdziwiła mnie ta postawa Sparty. Sparta raczej to nie był klub, który słynął z tego, że o, zawodnik ostatni sezon juniora, nie odpuścimy, weźmiemy młodego i będziemy młodego szkolić. No. To raczej nie było podejście Sparty Wrocław, zawsze wyciskali tą cytrynę do końca, liczyły się po prostu punkty, więc tej pozycji mnie dziwi ten odejście Cużytka. Dwa sezony bodaj jeździł w Sparcie. Ten ostatni sezon może nie był jakiś wyśmienity, no, ale uzyskał taką średnią w Ekstralidze jak Mateusz Panicz w drugiej lidze generalnie, więc no to jest różnica zdecydowana. Dziwny ruch mi się to wydaje, zwłaszcza, że Mateusz Panicz, jasne, uchodził za utalentowanego zawodnika, ale szczerze mówiąc, ubiegły sezonie trochę mnie zawiódł właśnie w tych barwach drugoligowej Piły. Myślałem, że on tam fajniejsze będzie miał wyniki, a to średnia w sumie 0,8 z kawałkiem, więc jakoś tam głowy nie urywała. No nie wiem, skąd taki ruch Sparty, bardzo odważnie zrobili.
nie wiem, czy to jakaś tam pewność co do Kowalskiego i tak dalej, no ale to te trzy biegi ten pani, żeby nie musiał odjechać, czy jakiś inny zawodnik. No jestem zaskoczony trochę, że tak wypuścili takiego Cużytka, nie wiem, czy tam jakieś coś nie było zakulisowego, bo tak jak mówię, Cużytek może sezon słabszy, ale na pewno był większym gwarantem punktowym niż pani, a Sparta nigdy nie słynęła z takich tego typu ruchów, jeśli chodzi o juniorów. No i zaraz się dowiemy teorię Piotrka Wojciechowskiego. A właśnie mi przyszła do głowy teraz taka teoria, że może tak trochę sprytnie sobie przekalkulowali, że mamy taką dobrą piątkę seniorów i Bartka Kowalskiego z juniorki, że ten siódmy to nam jest w sumie niepotrzebny i co za różnica, czy Cużytek zrobi jeden, czy Panicz zero, a jak Cużytek ma ostatni sezon, to może dajmy tego Panicza, bo on ma 19 lat, a za rok nam Kowalski odchodzi z juniorki, to chociaż jednego będziemy mieli w razie, jak się nie uda kogoś podkupić na przyszły sezon. Może właśnie tak, mnie to dziwi, bo nigdy Sparta nie szła w tym kierunku, nie? Ale może ale, wiesz, aha, może panowie, ale my zapomnieliśmy, przecież temat był grany Trześniewskiego, prawda? A właśnie, może to właśnie, o może tym tu nie zapomnieliśmy, poszło po przecież to no, był grany może, temat. I pan... Może już sobie postanowili, co, Piotrek, że będą mieli. I co pan Mrozek powiedział? Twoje ulubione słowo? Sprawdzam. Tak. Sprawdzam. Tak. No, że sprawdzam i sprawdził. Tak. I się okazało, że tam blotki same były. Ale o tym zapomnieliśmy. Teraz jak ty Piotr mówisz, ja mówię, przecież Sparta walczyła o tego jeszcze. Więc no jednak może chcieli. Tak, może tak było, że już powiedzieli temu Cużytkowi, że nie, co ty, my tu Trześniewskiego bierzemy, więc możesz też szukać klubu. No a później jak się Sparcie nie udało, to Cużytek powiedział, sprawdzam, no i powiedział, ja już mam klub, teraz to może. I jak klasyk mówił, słuchaj Michał, słuchaj, jest sprawa, no głupio wyszło. Ale pojawił się jednak u nas ten rok, nie? Kurczę, ale faktycznie, no dobrze. Jednak nie, ale jakby, no jest to jakaś rysa na tej drużynie Sparty Wrocław, ale no myślę, że taka leciutka i jakby nie wpływająca jakby na siłę rażenia tej drużyny. Jezus, ja się tylko martwię, że oni nam wezmą Wiktora Przyjemskiego. Kurde, ja się o to martwię. Jeśli nie awansujemy, to myślę, że masz prawie jak w banku, nie? No niestety. Są pierwszym kandydatem. No kurde, nie wiem, jeszcze jakbyśmy za to mieli jako klub Polonia, nie wiem, ileś milionów, że my byśmy mogli, wiesz, stworzyć nie wiadomo co, ale wiadomo jak to wygląda. Jakiś ekwiwalencik wiedzie. Ale ja wiem, ale wiesz, to wiedzie. Tu masz naprawdę diament, więc no. I to tak młody, że Sparta na kolejne lata, ale dobra, może tak nie będzie, może Polonia awansuje, więc trzeba być dobrej myśli. No i teraz oddaję głos, Piotrek, pozwolisz Krzysztofowi, bo ja nic nie znam na temat tych zawodników pozostałych, więc jeszcze raz sobie spójrzmy, a mianowicie Kacper Andrzejewski, Jakub Wlatrowski i Dawid... Wiatrowski, aha, dobrze, i tak Dawid jest. Rybak. Co nam możesz powiedzieć, czy... ten sztab szkoleniowy, o którym mówiliśmy na samym początku, jest w stanie ulepić z tych chłopaków coś więcej niż glinę? Zależy z jakich. Jakub Wiatrowski, Dawid Rybak jakiegoś szału nie robili w zeszłym sezonie w DMPO, tak? Tam to po jednym, dwóch punkcikach zgarniali. Swojego czasu jeździli też 250 i tam też jakoś tam głowy A 18 lat już mają chyba, prawda? Tak, dokładnie. Także ja tam nie wróżę im dużej przyszłości, oczywiście nikomu niczego nie ujmuję. Bartosz Cużytek, z tego co wiem, ma kontrakt warszawski i nie będzie jeździł w Sparcie Wrocław. Michał Cużytek ostatnio tak enigmatycznie się wypowiada na temat kariery brata. Gdzieś będzie jeździł brat, ale nie chcę powiedzieć gdzie i raczej nie będzie to Sparta. Nie podejrzewam o to, bo Bartosz Cużytek nawet w kolejach Żurawicz za bardzo dobrze nie jeździł w drugiej lidze, więc też bym tu nie wróżył sukcesów w Sparcie, zwłaszcza, że też lata uciekają, no ale jest Kacper Andrzejewski i Kacper Andrzejewski to jest zdecydowanie chłopak, któremu się warto przyjrzeć, jak wspomniałeś, jeszcze nie ma 16 lat, w DMPJ-ach spisywał się nieźle, potrafił nawet dwucyfrówkę walnąć w jednym z DMPJ-ach, tam przywiózł i Tkocza, i przywiózł Halkiewicza z Częstochowy i tak dalej za sobą, także jakieś te punkty zdobywał i to jest zdecydowanie, jest to zawodnik utalentowany, warto tam ściągnąć trenerów, żeby z nim pracować, bo to jest tej mąki. Jeszcze kogoś? Nie, właśnie tylko jeszcze kogoś. Tych, co już są. No, mówisz, warto nie, ściągnąć czy... trenerów, ja mówię, ja pięcie kogoś. Warto było ściągnąć. Aha, tak. dobrze. Myślałem, że jeszcze aż kogoś tam myśli, to już mówię. Nie, no na razie starczy, nie? Zobaczymy, czy tam może pan Andrzej w trakcie sezonu coś innego stwierdzi i będzie inaczej. Także no tak, no mamy tą te Kacpra Andrzejewskiego właśnie, on tu z tej mąki może być chleb. No i oczywiście mamy ostatnio wymogi regulaminowe też w kolejnych klasach szkolenia i też właśnie trójkę mają 250
dziesiątka, bo to oczywiście każdy musi mieć teraz praktycznie trójkę, bo jest drużynowy pochar Ekstraligi, tak też tam mają trójkę Kotale, Panicza i ten trzeci niestety mi uciekł teraz z głowy, no Jerka Frańskiego. Tak, ja mówię teraz o 250 już niestety. Aha, dobrze. Dalej. I na mini żużlu też tam szkolą, Wojciech kończyło szkoli pod Wrocławiem, także ten staw szkoleniowy może się przydać, bo ta piramida szkoleniowa jest rozbudowana. No i tam faktycznie na tych licencji w Wrocławiu zdają. A kary wysokie. Trzeba. Dokładnie tak. No ale tak jak mówię, wracając do formacji młodzieżowej, Mateusz Panicz wydaje się, że jest tam tym drugim do składu obecnie, ale bym się nie zdziwił, gdyby Kacper Andrzejewski zaczął go szybko wypierać, bo Mateusz Panicz szału nie zrobił w ubiegłym sezonie, a Kacper Andrzejewski chyba robi dosyć ładne postępy. No i zabrajcie Krzysiek, może wiesz, kiedy Kacper ma urodziny? W marcu, czyli będzie mógł jechać od początku sezonu w razie co. Tak, 23 marca tutaj mam napisane gdzieś. No to może, no właśnie może chciałem, taka będzie już taktyka. Już mi właśnie Krzysztof sam odpowiedział na ostatnie pytanie, czy właśnie Andrzejewski może deptać tutaj Paniczowi po piętach, a z tego co całej twojej wypowiedzi właśnie było można usłyszeć, to, że warto mu się przyjrzeć, że skoro już dwucyfrówkę walną w tak młodym wieku, 15 lat ma jeszcze, tak? Dopiero będzie miał teraz 16, warto mieć tego chłopaka na oku. Dobrze, panowie. Ocenka tej formacji. I teraz Krzysiu, no twoja ulubiona formacja, to musisz zacząć od ocenki i my wtedy się jakoś ułożymy według twojego, że tak powiem, spostrzeżenia. No może ta siódemka, nie? Bo jednak Kowalski chyba numer dwa wśród juniorów, no i niby ten Panicz nie ma dużego doświadczenia, ale też wiele klubów też ma słabego drugiego juniora, nie? Więc no właśnie, nie wykluczone, że jakiś tam punktik przywiezie, więc mogą być generalnie gorzej. Tak na poziomie Panicza to nie wiem, czy aż takich. Zależy, jak będą się tam rozwijali. Dlatego się zastanawiam, czy nie dać wyżej trochę, ale daj 7. Czy w Lublinie drugi zawodnik, czy w Krośnie drugi zawodnik, no zobaczymy. Piotr. No wiesz, Krosno to trochę tam inne te rejony tabeli pewnie. No ale chodzi o to samo dorzucanie coś do wyniku drużyny, nie? Ja ogólnie bym dał jednak 6. Albo Kupca na przykład, nie wiem, też może jest w stanie przywieźć. Tak? 6 byś dał, Piotrek. Tak, i już tłumaczę dlaczego, bo Kowalski to jakbym miał oceniać samego Kowalskiego, to dałbym 9. No tak. Bo jednak nie jest 10, bo Cierniak jest moim zdaniem lepszy. No ale 9 jest, no ale drugiego juniora jakby oceniłbym gdzieś tak na 3-4, więc średnio z 9,3 wychodzi 6, więc słusznie. 6, ale z wytłumaczeniem, no, ale Bartosz Kowalski sam jest bardzo silną opcją, ale jednak tego drugiego mi tu brakuje. Jakkolwiek nieutalentowany byłby Kacper Andrzejewski, to jeżeli będzie jeździł, to będą jego pierwsze starty, więc też nie należy się spodziewać jakichś wielkich punktów. No a Mateusz Panicz moim zdaniem nie gwarantuje absolutnie nic. I jeżeli by woził same zera, to bym się nie Mateusz, zdziwił. Ty się nie przejmuj, co Piotr mówi. Dasz radę, chłopie, nie załamuj. Znaczy, ja nie mówię, że nie. Jeżeli Mateusz będzie woził duże punkty, to tylko przyklasnąć. No, ja życzę wszystkim jak najlepiej, aczkolwiek na razie Mateusz Panicz nie dał żadnych podstaw do tego, żeby wierzyć w to, że w Ekstralidze będzie w stanie punktować na jakimkolwiek solidnym poziomie. No i niestety, jeżeli miałbym oceniać tą formację bez Bartka Kowalskiego, no to 3 to jest chyba maks, co wtedy nie, bym no mógł wtedy to dać, by było, wiesz. Jakby wyciągając z tego średnią, gdzieś koło 6 się to zatrzymuje, także 6. No 6, no właśnie, no kurde, 6-7 się waham, wam powiem. 6 i pół byś też warto zauważyć, że ta formacja juniorska jakby... Wiesz, niby składa się z dwóch, ale tak naprawdę jeżeli Bartek Kowalski będzie dokładał powiedzmy tam 6 punktów na mecz, a Mateusz Panicz na przykład 0, to i tak jest 6 punktów z juniorki. No to jest jakby dobrym wynikiem dla drużyny, nie? Więc... Słuchaj, no dam 7 z uwagi to 7. Na... To niech będzie 7. Dam 7 z uwagi też, że tam jest duży sztab szkoleniowy, jak oni się za nich wszystkich wezmą, panowie, to będą tak śmigać każdy jeden razy dwa. Dobrze, przekonaliście mnie, też daję 7. No i super. No i na koniec sztab szkoleniowy, ocena? 12. Bo bierzesz 12, dzielisz tam przez 4, tak? I... Dla każdego po 3 takie punkty. Takie asy, kurczę, każdy w swojej dziedzinie żużla, bo tak trzeba ich nazwać, tak? Slammers, wiadomo jaki to charakter, tak? Chłopak, kurde, z bujną historią żużlową. Okoń, wiadomo, startowiec. Darek Śledź, cicha woda, Brzegir wie, jak to mówią.
Jakby jeszcze tam jakieś taktyczne lepiej pokminił, to by no, było już ja nie powiedziałem, właśnie. Ja mówię o żużlowcu, w jakim był, nie mówię o jakich pozycjach pracują. Greg Hancock, mister elegancji, także i ta, trasa, i dystans, i wizerunek. I... Greg Hancock, good job, Mike. Well done, uśmiech od ducha do ucha. Atmosferowicz, o, Atmosferowicz jest idealny, także no jest fajnie. No i do tego pani prezes z panem prezesem za sterami. Panowie, zanim przejdziemy do typów, to oczywiście plusy i minusy. I trzeba sobie powiedzieć tak, po tej naszej całej analizie tego składu. No, nie będę czarował, Wrocław jest faworytem tej ligi. Jest faworytem tej ligi, dlatego największe plusy. Już nawet nie chodzi o sam skład, o te przejścia czy nie przejścia, żeście powiedzieli, ale o w ogóle o plusy, o wasze wnioski, o to, o ten sztab, o to wszystko połączyli, no i zamknęli to w jedno zdanie, a góra dwa i dlaczego Sparta będzie tym mistrzem Polski w tym sezonie, Piotr. Jedyny minus, jaki widzę w tym wszystkim, to to, że wszyscy już mówią o tym, że Sparta ma zdobyć ten złoty medal. Jeżeli by się coś tam od początku zaczęło źle układać, a jest taka opcja przy, powiedzmy, przegranych tych pierwszych wyjazdach, o czym sobie mówiliśmy na początku, no to może się wkraść jakaś nerwowość i jakieś takie niepotrzebne ruchy. Więc to jest jakby jedyny minus, który dostrzegam, no bo jeżeli chodzi o sam skład, o jakby otoczkę tego, o trenerów, o podejście do całej drużyny, no to ciężko się jakby jakichś minusów doszukać. Jest bardzo mocna formacja polska, jest może nie najlepsza w lidze, ale również bardzo mocna formacja zagraniczna. Jest najlepszy moim zdaniem U24 w lidze, jest jeden z dwóch najlepszych juniorów w lidze. No ciężko się tutaj do czegoś przyczepić, także to cały ten skład to jest moim zdaniem jeden wielki plus. Fajne jest też to, że tam są tacy zawodnicy, którzy dobrze ze sobą żyją, więc jakby ciężko się spodziewać, że w tej drużynie będą jakieś tarcia takie, jak na przykład Krzysztof Kasprzak i Niki Pedersen w zeszłym sezonie, no czy dwa sezony temu, gdzie tam prawie się bili w Parku Maszyn. Tutaj raczej jest to taka grupa ludzi, która dobrze ze sobą współpracuje, co też może Sparcie pomóc, jeżeli ta drużyna wskoczy już na ten taki luz, wejdzie w stan takiego flow pozytywnego, no to może być naprawdę walec, który będzie szedł przez tą ligę no praktycznie suchą stopą. No wiadomo, że jest kilka drużyn, które mogą im zagrozić i to nie jest tak, że Sparta już dzisiaj może sobie wieszać złote medale. Na pewno tak nie jest, muszą to udowodnić, ale w moim odczuciu no są głównym faworytem. Dobrze. Słuchaj, tak teraz mi się fajnie skojarzyło, Krzysztof. Wiem, że ty uwielbiasz ligę angielską. To ja, słuchaj, plusy to już słyszeliśmy. Piotrek jeszcze dobił te plusy do końca. Co musi się wydarzyć, żeby zamiast WTS było WTF, This is Speedway? Ale co się ładnie musi to rozkminiłem, nie? Zobacz, bo no, WTS wiem, może... zamieniasz WTF. No, drużyna wiadomo. Zbyt napakowana gwiazdami może, ale no tak jak mówię, tam jest dobra atmosfera między nimi, tak? To się znają koledzy. Może brakuje może kogoś takiego, wiesz, doświadczonego z jajem, który by pociągnął, ale no ciężko powiedzieć. Janowski też jest doświadczony, też ma dobre wyniki. No same plusy generalnie. Jedyne co widzę, to może, nie wiem, Wolfinden mógłby mieć większy zjazd, ale to znowu to jest jeden Wolfinden. Nadal mają czterech innych seniorów, nadal mają Kowalskiego na juniorce, nadal jest tam kto mógłby uzupełniać. Na ten Kowalski, jak ma trzy biegi, nawet dwa będzie mógł wskoczyć z jakiegoś innego seniora ewentualnie. No generalnie jedyny minus to właśnie ten drugi junior, ale tak jak Piotr stwierdził, to nie jest aż taki istotny, jasne. To są trzy biegi niby, ale no jest bardzo dobra piątka seniorów, tu mówiliśmy, ten miał słaby sezon, średnia 1,8, ten ma słaby sezon 1,8. No wielu by się dało pokroić za posiadanie liderów, którzy mają taką średnią 1,8, a tu mówimy o zawodnikach, którzy mają drugą linię we Wrocławiu otworzyć. Czemu bijesz do Grudziądza teraz? A tu mówimy o zawodnikach drugiej linii, którzy mają średnią 1,8 na koncie, nie? No bo zawodnikami drugiej linii są Biuli czy Pawlicki w tym momencie. Nie? Czyli no co do tego krojenia się, tak, co do tego krojenia się za zawodnika ze średnią 1,9, to Jason Doyle miał 1,9,52. Dlatego powiedzieliśmy, właśnie, i dlatego powiedzieli, że idealnie by pasował do Wrocławia, widzisz teraz. Wolfinden miał 1,926, Doyle 1,952, czyli no praktycznie to samo, nie? No to co, panowie? No to jest... Musiała być jakaś plaga kontuzji, zniżek formy. Jest to możliwe, ale... Słuchajcie, czy mam sięgnąć ten medal już? Czy już nie, zawieszamy im na szyję? Jest żużel, nie? Ale... To jest...
Pięknie. Wiesz, no to, to też są playoffy. W playoffach jeden mecz jeden czasami możecie dokładnie pogrążyć, nie? Więc jakby... Widzę, Adasiu, musi paść to słowo. Polonia Bydgoszcz w zeszłym sezonie, widzisz. Jeden słaby mecz i po wszystkim. Dlaczego to robisz? Dlaczego to przypominasz? No bo jeszcze nie padło, stary, nie zapada, nie padło. Tomek Golo padnie pod... Padło masz Golo, a nie było Polonia Bydgoszcz. O Jezus, no nie, to co ja mam wam powiedzieć? Oczywiście to jest żużel i ja też nie chciałbym, żeby przypadek decydował o złotym medalu. Nie chciałbym, bo może się tak wydarzyć. Pamiętajmy, że dużo zawodników wraca do Anglii. W Szwecji dzisiaj świetny komentarz Roana Tangeida a propos Mazarny. Słusznie, kto nie wie, to tylko przytoczę. Drużynowy mistrz Szwecji z dwóch sezonów dwa lata temu. Oczywiście zbankrutował, no ale już jest nowy podmiot. No i wszystko pięknie, ale Roan Tangeu od razu napisał, a co z moimi 800 tysięcy koron? Są ważniejsze rzeczy niż twoje 800 tysięcy koron. Można tak powiedzieć. I właśnie. I w tym momencie możemy kolejną szpileczkę do Matiego i Rafała, bo włókniarz też długów nie spłacił, no ale cóż, no. Ale to nie wiadomo, który włókniarz w dalszym ciągu. No dlatego nie wiadomo, ale no niestety te... Tak to bywa, więc kończąc no nie, już... Nie każdy jest Polonią Bydgoszcz, żeby spacać wszystkie no swoje tak, limity do ja zera. Wiem. Słuchaj Piotrek, uważnie, pamiętaj o czym. Dobrze, okej, przechodzimy do typów. No nie mogło być inaczej, panowie, chociaż jest jeden typ, ale wy to przecież znacie tego typa. To jest w ogóle szakal. To jest szakal i szakal nie mógł inaczej postąpić. Po prostu jakby nie postawił na pierwszym miejscu. Przecież nie muszę, wy wiecie już kto tam jest, no ale nie będę mówił. Dobrze, a więc zaczynamy. Wąski postawił na pierwszym miejscu oczywiście Spartę Wrocław. Dalej mamy Szańską, która postawiła oczywiście Krzysiu, bo my ostatnio mieliśmy wczoraj bardzo wesoły wieczór i zmieniliśmy każdemu ksywę oczywiście filmową. Stwierdziliśmy, że Krzysiu jest taki najbardziej ogarnięty z nas wszystkich wszędzie, także nasza telewizja, proszę, na pierwszym miejscu. No tak jest... To jest po alkoholu, nie? Ale ta jeszcze było dobrze, jeszcze było wszystko dobrze. Oczywiście jest Jose Antonio Morales na trzecim miejscu, który Arkadio Morales, przepraszam, tak, postawił również Spartę. Tak jak mówiłem, no Szakal się wyłamał na drugim miejscu, Killer na pierwszym miejscu i ja, wiecie jak ja jestem? No, chwila czasu, raz, dwa, trzy, jak nie wiecie, dyrektor Klonisz z tej strony się kłania nisko. Postawił oczywiście na pierwszym miejscu. My lubimy sobie pożartować. Wczoraj po prawdzie żużla długo czasu sobie siedzieliśmy i rozmawialiśmy nie tylko o żużlu. Było wesoło, więc fajnie. Okej, panowie, dziękuję wam bardzo. Pozdrów oczywiście swojego synka. Też świetny występ, naprawdę. Coraz lepiej, muszę ci powiedzieć. Więc Krzysztof, naprawdę ci bardzo dziękuję. Rzetelnie jak zwykle w takim składzie to czysta przyjemność prowadzenia, rzucasz temat i lecą chłopaki jak normalnie na grzybach, kto pierwszy ten lepszy. A więc był z nami dzisiaj Krzysztof Dziamski, po prostu Krzysztof Dziamski, nasza telewizja. Dziękuję bardzo Adam, dziękuję Piotr, dziękuję wam wszyscy widzowie, kłaniam się serdecznie. Tak jest i był z nami killer polskiego żużla, czyli Piotr Wojciechowski. Dziękuję ci tak Piotrze nie mów, serdecznie. Bo będzie się niszczę, nie? Taki wiesz, że zabija polski żużel. Ale aha, tak. No ale wiedzą wszyscy o co chodzi, no miły taki killer, no killer nie killer, no wiadomo. No, taki jak Jurek killer, dzięki o, bardzo. O, Jorguś, tak. Dzięki bardzo, dzięki Krzysiek, dzięki Adam. No i mam nadzieję widzowie, że wam się podobało. Piszcie komentarze, jak wy myślicie, jak to będzie ze Spartą w tym sezonie. A jak już obejrzycie ten odcinek, to zostawcie łapkę w górę, suba. No i co? I widzimy się w następnym odcinku. Dokładnie. I żegna się z wami dyrektor tego przedsięwzięcia, Klonisz z tej strony. Do usłyszenia. Pozdrawiamy serdecznie. Trzymajcie się. Cześć. No.